zanim zaczniemy, chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić na fanpage FIFA Tryb Kariery, gdzie dowiecie się wielu ciekawostek odnośnie tego trybu. Wszystkie linki macie podane w opisie, a tymczasem przechodzimy do kolejnego odcinka. Ostatnio otrzymałem od swojego menedżera SMS-a. Arsenal Londyn składał mi ofertę nie do odrzucenia. Od nowego sezonu miałem występować w barwach kanonierów. Była to dla mnie pierwsza taka sytuacja, w której nie wiedziałem co zrobić. Z jednej strony wielki klub chce mieć u siebie, jednak z drugiej strony, co będzie, jeśli nie przebije się do podstawowej jedenastki? Po dosyć długim czasie w końcu podjąłem, mam nadzieję, dobrą decyzję. Postanowiłem zaakceptować tę ofertę, jednak udało mi się wynegocjować pewną klauzulę, która pozwalała mi w razie braku miejsca w składzie być wypożyczonym do dowolnego klubu. Wszystko zostało uzgodnione, teraz czas ruszać w drogę. Spakowałem tylko najpotrzebniejsze rzeczy, wsiadłem do samochodu i ruszyłem w stronę lotniska. Naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo zawdzięczam temu miastu, jak i klubowi, którym się rozwinąłem i stawiałem pierwsze kroki. Zostało już tylko kontrola na lotnisku i można ruszać w drogę. Ostatni rzut oka na miasto, teraz już nie ma odwrotu. Na wyspach albo zostaje się kimś, albo zostaje się nikim. Mam nadzieję, że wykorzystam tą wielką szansę. Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Atrom, a to pierwszy odcinek drugiego sezonu Kariery Fabularnej na moim kanale. Jeżeli jesteś nowym widzem, to zapraszam do obejrzenia poprzednich odcinków, aby zobaczyć o co chodzi w tej serii. Jak pamiętacie, pod koniec kariery w poprzedniej wersji gry otrzymałem ofertę od Arsenal Londyn, dlatego postanowiłem zaakceptować tę ofertę i rozpocząć nowy sezon właśnie na Emirates Stadium. No ale zanim zaczniemy cokolwiek robić, należy trochę zmienić wygląd naszej gwiazdy. Przede wszystkim muszę założyć swoje nowiutkie korki, kilka zmian kosmetycznych, no i chyba możemy powoli przechodzić do jednej z nowości w karierze, czyli oczywiście treningów. Na razie nie wiem co muszę trenować, także wybierałem to tak na oko. Okaże się wszystko oczywiście w praniu, nabiorę jakiegoś doświadczenia dotyczącego tych treningów, wtedy będę mógł Wam też jakieś rady podać czy tam powiedzieć. Także pierwszy trening, który sobie zaplanowałem, to mijanie przeciwników. Wiadomo, dribbling, bardzo ważna sprawa u skrzydłowego czy też prawego pomocnika, ogólnie pomocnika, żeby czasami trzeba oczywiście minąć jakiegoś zawodnika, dośrodkować dobrze celnie, także pierwszy trening w miarę udało mi się tutaj zaliczyć na B, dobra robota, 11 tysięcy punktów, no niestety nie udało mi się tego zaliczyć na A. Drugi trening, który sobie zaplanowałem, są to główki i woleje. Po prostu trzeba strzelić tutaj do pustej bramki, no niestety mi się to trochę nie udało, nie wiedziałem jak to jeszcze działa, także potem już wszystko poszło oczywiście dobrze. No i co do samych treningów, treningi będę robił jako takie skróty z sesji treningowych, no bo te wszystkie treningi, które teraz widzicie, zajęły mi w czasie rzeczywistym prawie 10 minut, także no nie ma sensu, żebyście to chyba wszystko oglądali. Zresztą te treningi pewnie znacie, bo też gracie i też trenujecie. Także kolejnym treningiem, który sobie tutaj zaplanowałem, są to oczywiście przerzuty. Wiadomo, bardzo ważna sprawa u pomocnika, żeby dobrze dośrodkować na głowę swojego napastnika. No i kolejny trening to są rzuty karne, czyli musimy trafić tam, gdzie nie ma tego drewna. No wiadomo, większej tutaj z filozofii nie ma. Też oczywiście trening za pierwszym razem zaliczone na A, doskonale, także no i ostatni trening, który sobie na dzisiaj zaplanowałem, są to wślizgi. Nie mogłem już innego treningu zaplanować, także wziąłem tą część bardziej obronną, no i po prostu musimy zatrzymać zawodnika, zanim wbiegnie do tej strefy, w której tutaj po prostu być nie może. Też oczywiście zaliczone na A, doskonale, także pierwsza sesja treningowa naprawdę bardzo udana, dobrze się mój zawodnik przyłożył, jedynie mijanie przeciwników na B, no ale to było na poziomie trudnym, także nie ma co się tutaj czepiać, no i dobra, przechodzimy do sezonu. Tutaj mamy oczywiście ten turniej przedsezonowy. No i ja sobie przesymulowałem do pierwszego spotkania, które mnie bardziej interesuje, czyli z jakimś lepszym przeciwnikiem z Villarreal. Ja nie lubię grać tych spotkań przedsezonowych, no ale jedno sobie zagram, żeby wiadomo zobaczyć jak to wszystko wygląda, jak tutaj się gra, czy coś się zmieniło. No i tu zobaczcie, pierwsza sytuacja, otrzymałem piłkę przed polem karnym, ładny fake shot, uderzenie, zobaczcie, paruje to bramkarz do boku, potem jeden z zawodników przejmuje piłkę, zostaje faulowany. No i mamy oczywiście rzut karny, do rzutu karnego podchodzi Santi Cazorla, pewnie wykorzystuje jedenastkę, no i w piątej minucie już prowadzimy 1-0. Kolejna sytuacja, teraz akcja prawą stroną, zobaczcie, ładno grani, bardzo ładnie tutaj mnie wypuścił mój prawy obrońca, zbyt słabe dośrodkowanie, no ale naprawdę to była dobra próba. Kolejna sytuacja, zobaczcie, bardzo ładne odebranie piłki, podanie tutaj, wyjście do środka, ładny dribbling, zejście na prawą nogę, no i zobaczcie, przełożenie na lewą nogę i fantastyczny strzał po długim rogu, finezyjny, nawet nie wiedziałem, że moja gwiazda ma tak dobrze
rozwiniętą lewą nogą. No zobaczcie, już w pierwszym meczu pakuje przepiękną bramkę dla Villarreal. No i zobaczcie, mamy tu oczywiście druga połowa. Próbowałem jakoś wypuścić tutaj mojego napastnika, no niestety się nie udało. Kolejna sytuacja, teraz ma akcja prawosłona. Zobaczcie, minuta 69. No jestem zbyt jeszcze słaby fizycznie. Muszę trochę tutaj popracować na siłowni, żeby być trochę silniejszym. No bo widzicie, z jaką łatwością przejął tutaj obrońcę. No tutaj zobaczcie, bardzo ładny przechwyt w moim wykonaniu. Ładnie przeczytałem grę. No i bardzo ładnie tutaj uruchomiłem kontrę. Końcówka spotkania, bardzo ładny dribbling. Tutaj zobaczcie, minąłem jednego obrońcę, drugi nie mógł mnie obronić. Próbowałem strzelić, no ale tutaj zablokowany ten strzał. No i ocena meczowa spotkania to 7,3, także bardzo dobra ocena meczowa jak na debiut moim zdaniem. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Strzeliłem bramkę, do tego miałem taką asystę drugiego stopnia. No i tutaj mam oczywiście podsumowanie. Na razie ogólny postęp mojej gwiazdy to 1%. No i cóż, chyba w tym odcinku to powoli byłoby też na tyle. Jeżeli odcinek się podobał, zalajkuj, skomentuj, przede wszystkim subskrybuj. Oczywiście nie zapomnij o wpadnięciu na fejsa. Także trzymajcie się, na razie, do następnego odcinka.